Czekajcie. Czekajcie. Kurde, nie doszły. Morderco. Dzisiaj, proszę państwa, kurde, ciężki temat. Będziemy bić indyki. Ale tam dokumentować za bardzo to ja nie będę, bo i tak już na YouTubie to dowodów na mnie to mają, haków. Kurde. Tylko czekać, jak zaczną zamykać rolników, co coś tam kiedyś nagrali, kurde, że tu sałatę hodował, że tu indyka hodował, że tu, kurde, coś zjadł swojego. Będą, kurde, zamykać. A za to, że jeszcze tutaj, o kurde, mam studnię na drenie i wodę bez tego, bez limitu mogę czerpać, to, kurde, to chyba z dwa pokolenia albo i z trzy w przód będą ścigać. Ty który pierwszy, kurde? Może ty? Kurde, za wczoraj to ty zawiśniesz, kocie. Skórę zdejmę, se czapkę na zimę zrobię. Dobra, koniec teraz żartów. Pijemy kawkę i bierzemy się za robotę, proszę państwa. Zimno to zimno, ale trzeba zrobić. Odznaczamy. 19 mamy już, proszę państwa. O, nowym markerem, kurde, no. Pani powiedziała za ladą, że takiego markera profesjonalnego sam ten, sam farmer używa. Bierz, kurde. Januarego, Konstancji, Teodora. Rybki biorą, kurde, cały dzień, podobno. No nic, ja muszę porobić. Jest sobota, proszę państwa. Korzystajcie, kto może. Odpoczywajcie, albo kurde, róbcie jakieś fajne rzeczy. Co prawda uboju nie nagram wam, bo nie ma takiej potrzeby, mogę szybko objaśnić. Tym podchodzisz za plecy indyka, jak już masz szyję, to cyk i spierdzielasz! Jak najdalej. Jak już się wytrzepie, się wykrwawi, to go wieszasz na trochę, później moczysz w ciepłej wodzie, 70 plus stopni. Obierasz z tych spiór, kurde, oprawiasz, odcinasz co niepotrzebne, myjesz i kurde, gotowe. Więc wystarczy, że objaśniłem maszyny. Skubarki nie będę używał, bo indyki są za duże, one mi palce te gumowe powyrywają, powyłamywują, więc tam nie ma sensu dojeżdżać skubarki, bo tam tyle co ja mam zabić, to ja tam ręcznie z indyków elegancko odchodzą pióra. To nie jest kaczka gęś, proszę państwa. No i tyle, tam później może jedynie powiem, ile coś tam ważyło, chociaż dzisiaj i tak mniejsze biję sztuki, w poniedziałek będę bił większe. No ale podejrzewam, tam między 15 a 19, 18 powinny mieć prawie wszystkie, jeden jakiś taki mniejszy chyba jest tylko. Dobra, wracając do królików, no niestety wczoraj, kurde, ktoś mnie wystawił do wiatru, proszę państwa. Dzwonił, miał przyjechać, ale nie przyjechał. Więc, kurde, króliki się ostały, zostały, nic się nie dzieje, prędzej czy później ktoś się odezwie. Jak nikt się nie odezwie, to sam sobie zostawię. Wszystko żyje, rzucone okiem można karmić. Takiego jednego przez noc opędzlowały. Kurde, podchodzi wszystko im. Dobre króliczki. No proszę państwa, wyjąłem słupek i wyszło coś takiego, kurde, się połamało, całość nie jest związana jeszcze, czyli 3 dni. To chyba minimum w obecnych warunkach będzie, aby żeby to trzymać w rurze, nie? To z 3 dni dopiero coś tam wyjmować. No, odzyskałem zbrojenie, dlatego wszystko w tym połamałem. Się nie bawiłem z tym. Druga sprawa. Łapiemy tutaj dziurki, robimy, łapiemy szpilkami. Proszę państwa. Będziemy łapać szpilkami i ściskać, a żeby nie był taki gruby ten słupek, i żeby jak już się szpilki rozepnie, to forma wróci, się rozszerzy sama, nie? Będzie łatwiej o wiele wyjąć słupek. Więc centymetr w obwodzie gubimy, ściskamy formę, ale za to później mamy o wiele łatwiej wyjąć to. Także to jest plan na następny słupek, prototypowy. Pierwszy już mnie trochę nauczył. No i cement. Cementu więcej trzeba dać, bo kolor mi się nie podoba. Myślę, że jak będzie więcej cementu, to trochę szybciej zwiąże, będzie mocniejsze.
Na razie nic więcej o tym nie powiem. Będziemy próbować następny słupek. To się okaże, co wypłynie dalej. No, z 3-4 próby, jeśli coś będzie nie grało, to kolejna już opcja to będzie wyciąć, robić na płasko. I będzie jeden bok płaski, no. Ale będziemy lać na płasko, będzie łatwiej trochę zalać, no trochę, może więcej roboty, bo boki będzie trzeba zabezpieczyć. No ale też będzie łatwo to robić, no. Na początek stojące robimy, bo z dołu się ładnie on zagęszcza, nie? Pod tym całym ciśnieniem z góry. Dobra, biorę się, kurde, do roboty. Zbrojenie oczywiście było ładnie wypełnione, ale się też słupek odłamał od tego zbrojenia i teraz pytanie do ekspertów, czy to nie jest ta siatka jednak za gęsta? Czy to nie będzie właśnie słabym punktem słupka? Chociaż myślę, jak on będzie stał, bo nikt nim nie będzie rzucał, przecież jak go się wstawi w ziemię, to będzie stał. Czy jak zwiąże beton na skałę, to czy to będzie ok? Oczywiście całe zbrojenie było wypełnione, nie? Ogólnie boki dobrze wyglądają, nie? Wszystko zagęszczone. Nawet lepiej to wygląda, nie ma takich dużych pęcherzyków jak w tych kupnych słupkach. Jedyne co też jest słabe, to że żwiru nie mam grubego, jakiegoś kamyka. To by dodał do piachu, to by może było lepsze. No, zobaczymy. No i cementu więcej. To jednak nie powinno być takie sypkie, albo wypukało ten cement może. Za rzadko może lałem. Nie wiem. Się zobaczy. Dobrze idzie, proszę Państwa. Kotek, jak tam ubój? W porządku? Jakościowo jak mięso? Może być chyba, co? Ile tego, tych gwiazdek, tego Michela? Czy jak to tam? Najlepsze kuchnie świata tylko mają podobnej jakości towar. Nie, kocie? No. Co je pomyślcie, że przyniósł mysz? Rzucił przy stole, gdzie oprawiamy? No, i znalazł sobie parę smakołyków i tyle. Wykupił sobie kilka kąsków. O, tutaj już ostatnie sztuki wiszą na ekologicznych widełkach pod ekologicznym drzewkiem. Także wszystko si, proszę Państwa. Nie ma co tutaj świrować i się pultać, proszę Państwa. I kurde, nawet jeśli nie jecie mięsa, to no nie odbiegajcie od kurde korzeni całej ludzkości i waszych dziadów, pradziadów. No, to co się dzieje tutaj, kiedyś nie było miast takich jak mamy dzisiaj, że wszystko macie w sklepie pod blokiem. Kiedyś nawet do miast dowożono przecież żywność ze wsi i tam sprzedawano wszystko, co jest mniej więcej tak hodowane i tak oprawiane, zabijane, jak ja to robię. I kurde, to powinno nigdy nie zginąć, proszę Państwa. Zapominając, skąd pochodzimy, co kiedyś robiliśmy, mamy społeczeństwo robotów po prostu. Zaprogramowanych, tak jak się urodzi, tak mu powiedzą, tak zrobi i wszystko. Nie interesują się historią, ani korzeniami ludzkości. Nic dobrego raczej nas nie czeka. Nie po to mamy łeb, żeby właśnie samodzielnie nie myśleć. No, także proszę Państwa, dzisiaj może no, mało materiału z tego, z uboju nic, bo no, to jest zbędne na YouTubie według mnie. Kto się interesuje, to może zawsze zapytać w komentarzach o coś. Ja też na filmach sporo o tym czasem mówię, co i jak. Na live'ach dużo o tym mówię, co i jak, więc można coś tam się nauczyć, jeśli ktoś chce. A ja może skończę dzisiejszy odcinek takim kurde sucharem. Się pytają ludzie, co ja taki kurde brodacz, czemu ja brodę hoduję? Nie hoduję, ale jest, bo kurde myślę, że kozy lubią brodatych. Kozioł nie ma jeszcze brody, może będę pierwszy. Haha.